Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną i stwierdziłem, że może jakoś na siłę nie będę szukał niektórych rzeczy, tylko po prostu się przejdziemy, zobaczymy, jeżeli jest gdzieś kapliczka, gdzieś była jakaś misja, że miałem zająć się grobami, to właśnie poszukamy tego miejsca, to nie jest problem. Może znajdziemy i tam właśnie tą kapliczkę, ale będę musiał się rozejrzeć po całej kolonii, więc ten odcinek może być bardziej nastawiony na jakiś exploring i na wybijanie potworków. Firm pyta co u ciebie, co kto, to niedobrze, co się dzieje? Od 2 tygodni nie miałem wieści od moich szwaczy. Nie wiem, czy potrzebuję nowych huter. Masz nielegalną szwalnię? Skąd wiesz, że nielegalną? A zresztą nieważne. Idź do nich i sprawdź jak robota. No dobra, a gdzie jest ta cała szwalnia? W jaskini w środku lasu. Co kilka dni przychodzą obok niej konwoje z rudą z kopalni. Sprawdzę, co tam się dzieje. Powodzenia. Nie będę dalej słuchał tych, którzy nigdy się nie nauczą. Diego coś o ciebie chciał. O co chodzi? Nie wiem, idź szybko. Pewnie. To się już... No, i żeby mi to był ostatni raz. Właśnie, ale nie wiem, czy on tutaj ma coś wartościowego. Dobra, to podejdź, poczekamy jak odejdzie dalej. Ja nie będę robił zapisów, w razie czego sobie wczytam. I najwyżej potem co zrobimy jeszcze raz. Bo nie wiem, czy tą szwalnią... Może zrobimy tą szwalnię wcześniej. Nie chciałbym być... Dlaczego zawsze tak się dzieje? Co ty tutaj masz? 50 bryłek rudy, jakieś sztuczce, amulet płomieni, magnacki pierścień. Notatki należące do Świstaka, tak? Nie powinieneś wierzyć, co ty masz? Do mi się... Mój plan świetnie się tępi. Aha, dobra, już rozumiem. Już rozumiem, o co chodzi. Ale tak czy siak to sobie wczytamy. Okej, spoko, to już wiem. Trzeba zrobić po prostu dowody. To się chyba nigdy nie skończy. No to najpierw wykonamy te zadanie, żeby mieć je z głowy. Nie chcę potem, żeby się jakoś nachodziło właśnie te zadania. Znaczy nie chciałbym sobie zamknąć drogi wykonania, znaczy możliwości wykonania właśnie tego zadania potem. On potem może sprawdzać i tak dalej. Pewnie się znowu powtórzy, ale ktoś mi tam pisał, że warto pookradać właśnie te domki, do których możemy wejść, bo naprawdę można summa summarów znaleźć dość sporo. Można znaleźć dość sporo przydatnych rzeczy. Może zrobię jakiś odcinek trochę oddzielny, może nie taki trochę oddzielny, po prostu oddzielny na ten temat i poświęcę cały odcinek, pewnie jeszcze jak w Gothicu będzie noc, nie, chyba w nocy niekoniecznie, częściowo w dzień, częściowo w nocy, po prostu będziemy chodzić i starali się dostać do tych domków, do których możemy, nie? Dobra, brzmi jak plan w sumie, brzmi jak plan. W ogóle tutaj są te rury w takim miejscu. Naprawdę? O, dobra, ale gdzie to się tutaj wskakiwało? Zrobiłem takie kółko i mam wrażenie, że trochę takie niepotrzebne te kółko. No, chyba bardzo tak niepotrzebne. No i właśnie, że ponoć tutaj mam wejść. Zrobić zapis, a czy... Nie, nikt nie powiedział, że mam robić zapis, ale to ja sobie sam zrobię. Wejść tutaj po drabinie i spróbować tam skoczyć? Czy jakoś tak? No nie wiem, dobra, zrobię zapis aż. Czekaj, lepiej się do tego nie mieszać. Ja się tylko tutaj będę zabijał. No naprawdę nie mam pojęcia. Czy to chodziło o to? Musiałbym się jeszcze przyjrzeć temu komentarzowi. Czy to o to tutaj chodziło? To nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończyło już. Myślałem, że... Nie jestem jakoś w stanie tam dojść, ale ktoś mi nawet pisał, że jakaś jest osoba, która unika wszystkich, jest taka jakby taki ukryty NPC. No ale ja tam nie wskoczę. A może komuś chodziło o inne miejsce w starym obozie, na które miałbym uważać. Wiecie co, pewnie i tak mi napiszecie komentarz, tylko że ten odcinek będzie we wtorek. I to będzie drugi odcinek. Podaj, że będzie to drugi odcinek już. A trochę odcinków muszę zrobić do zapasu, bo nie wiem, czy w następnym tygodniu nie będę miał czas, żeby ponagrywać, ale... Jak ja powiedziałem odnośnie właśnie sekciarzy, jeżeli naprawdę nie wiem co zrobić, to wtedy proszę was o pomoc. Więc po prostu tą kwestię zostawię na potem. Jakby grzebię ten komentarz spośród wszystkich komentarzy, jakie dostałem, a ostatnio dostałem ich naprawdę sporo i przy moim aktualnie wolnym czasie jest mi ciężko odpowiadać na wszystko. Naprawdę jest mi ciężko odpowiadać na wszystko. No ale postaram się. A może to chodziło o to, żeby tutaj wejść? Przy tych ten. Kiedyś takie sprawy załatwione. Kto wie, może tutaj faktycznie chodzi, jest jakiś ukryty NPC. Czy ktoś... Nie, jest jakiś zwykły zwiadowca. No, raczej nie. To nie na pewno nie o to miejsce chodziło, ale dobra, mamy taką stuprocentową pewność. Przy okazji nie ma tam jakoś nic ciekawego. Dobra, tutaj macie swoje jakieś takie domki mieszkalne. Dobra, nieważne. Dobra, to zróbmy tą szwalnię. I chciałbym zrobić tą misję dla tego kolesia, dla tego wysłannika magów i przy okazji znaleźć tą kapliczkę, gdzie są odprawiane właśnie te nabożeństwa całe. Może właśnie ten mag będzie mi tam w perspektywie tam czasowej będzie w stanie mi pomóc, żeby się dostać do magnatów. Albo pod pretekstem, że będę chciał iść... że będę miał dostęp tylko do magów ognia? Coś w tym stylu. No kurde, no nie wiem, już się pogubiłem w swoim toku rozumowania. Martwy szwacz, pochodnia, zapiski należą do szwacza. Jakiś kilof. Nie siadaj. Dobra, zbiermy. Kawałek materiału, pochodnia, moneta, kilof. Okej, no dobra, no tutaj wszyscy poginęli. W skrzyni są szpule nici, kawałki materiału i więcej rudy. O. Ruda to jest rzecz, która mnie jak najbardziej cieszy. Strona z dziennika. No jest zadowolone siły łowieckie. Dobra. Tamtego listu także nie kojarzę. Październik. Mamy tydzień na przygotowanie następujących ubrań. Futro ze skóry trola, 5 futer z wilka, 2 skórze pancerze, wygarbować pozostałe skóry. Pracy dużo, czasu mało. Okej. Strona z dziennika. Dziś mi się uda, jestem pewien, bogowie będą mi sprzyjali. Wypróbowałem już wszystko. Najtwardsza stal pęka w zetknięciu z twardą skórą trola. Strzały po prostu odbijają się od niego. Teraz jednak wykorzystałem magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Koryni. Zapłaciłem za nie słoną cenę, ale myśliwskie trofea, które zdobędę przy jej użyciu, odpłacą mi wszystko z nawiązką. Dzisiaj zabiję trola. Aha, zwój zmniejszenia potwora, nie? Czy ja w ogóle jakikolwiek zwój ten mam? No ja mam te zmniejszenie potwora. No ale chyba lepiej, wolałbym to zostawić na potem. Dobra, co bądź szwacy są załatwieni, teraz musiałbym znaleźć te całe nagrobki i kapliczkę i nosa. No tylko kurde, gdzie? Gdzie to jest? Zresztą jeszcze tą wodę święconą będę musiał ogarnąć, że chyba to jest tam, gdzie był Horshpak. W sumie to miałoby sens. Dobra, idziemy tam do tego kolesia. Kurde, nie pamiętam jak się nazywał. Ale mamy wszystko, znaczy wszystko mamy po drodze, nie? Sobie wszystko załatwimy. Nie będzie jakiegoś większego problemu właśnie z tym. W ogóle skąd się tutaj ta woda bierze? Stąd? Z tej kanalizacji? Chyba raczej tak, nie? Dobra, dobra. Panie Świstaku. Byłem już w falni. Twoi robotnicy zostali zabici przez wilki. Raczej nici z pancerzy i ubrań. Cholera, zawsze musi się coś spieprzyć. No dobra, potrzebuję 2 nowych robotników. Postaram się coś skombinować. A niby dlaczego ja? Dobra, weź te kilka bryłek za fatykę. Reszta jak będę miał ludzi. Ile ja już mam tej rudy? Bo w sumie w suma summarów dość sporo zyskuję tej rudy i nawet już nie kontroluję ile jej mam. 257. W sumie dużo jej zyskuję, ale naprawdę jeszcze więcej potrzeba na te wszystkie przepisy, na te wszelkie zbroje, no, na te książki niektóre tam znalazłem, a na pewno będzie tego jeszcze więcej. Pogadajmy lepiej o czymś. Dodajmy jeszcze fakt, że do tej pory jeszcze nie byłem w nowym obozie. No, jeszcze w dalszym ciągu nie byłem w nowym obozie. O, nie, nie, nie. No tak. Tutaj musiałem wykorzystać ten bóg ze spadaniem, bo miałem inny bóg, przez który wylądowałem 20 metrów wyżej bez powodu. Dobra, ty miałeś coś ciekawego do powiedzenia? Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O. Nie ma za co. to dzięki za informację. Dlaczego polecenie szczerze wyjścia na tereny orków? Co to za głupie pytanie? Oczywiście, że na polecenie Thorusa. Mam dbać, żeby w okolicy starego obozu nie przedostawali się orkowi, zwiadowcy albo jakieś większe bydlaki. Poza orkami żyją tak naprawdę, tam naprawdę groźne bestie, takie jak orkowe psy i brzytwy. Oczywiście łowcy orków dobrze się sprawują, pilnując, aby te stworzenia nie zbliżały się do siedzib ludzkich. Całe szczęście, bo inaczej byłoby z nami kiepsko. Orkowie nie są aż tak agresywni. Nie, no a nie, choć ostatnio jest całkiem spokojnie. Zielonoskórzy chyba szykują coś dużego. Czy możesz mi opowiedzieć o łowcach orków? Żyją w obozie w małej wnęce, w tej wielkiej ścianie skalnej za starym obozem dla ścisłości. Gdzie? Jesteś aż tak głupi, czy tylko udajesz? Ściana skalna za obozem, wnęka dziura, kapujesz? Mniej więcej, mów dalej. Od ziem orków odgrodzeni są palisadą i polują głównie od strony gór. Z tejże strony można się łatwo dostać do ich obozu. W jaki sposób? Wyjdzie z starego obozu i idź wzdłuż ściany skalnej. Po chwili powinieneś trafić na grupę skalnych gzymsów. Dalej czeka cię wspinaczka, tylko uważaj, żeby nie połamać sobie kości. Dzięki za radę. Jasne, mam dla ciebie jakąś wartość, koleżko. Proszę o to 10 brek rudy. Widzę, że jednak mógłbym coś chlapnąć w karczmie w starym obozie. Dzięki, koleżko. Uważaj na siebie. Te dialogi trochę za szybko znikają, bo ktoś mówi, wiśnia, nauczy czytać. Kurde, dużo osób lubi się wymądrzać, ale sami spróbujcie czytać właśnie takie dialogi, które znikają tak szybko. I sami się przekonacie, że to nie jest takie łatwe, jeżeli ktoś nie jest jakiś specjalny właśnie wyrobiony właśnie w tych tematach. Ja nie jestem taką, aż taką energiczną osobą jak chociażby Silverek. Jego komentarz jest naprawdę taki żywiołowy, czuć tą żywiołość od niego. Okej. Ktoś chciał skórę białego wilka, nie pamiętam kto, ale kto mi zastrzelił tego wilka? Ty, Dawor, kim ty jesteś? Kim jesteś? Ja nazywam się Dawor, jestem samotnym myśliwym. Pole głównie przy użyciu łuku, zbliżam się tylko do martwej zwierzyny. Nauczysz mnie strzelać z łuku? Jasne, szukam okazji, żeby dorobić. Mogę cię też nauczyć strzelać z kuszy. Ile? 200 brak za naukę strzelania z łuku i drugie 200 za naukę kusznictwa. Im bardziej będziesz chciał się rozwijać, tym więcej będziesz musiał mi zapłacić. Ja już naprawdę nie pamiętam, kto chciał właśnie, żebym zyskał... znaczy, żebym zdobył do niego skórę białego wilka. Nie pamiętam, czy to był ktoś w obozie myśliwych. Chyba nawet i tak, wiecie. Kusi mnie trochę, żeby tutaj wejść i zobaczyć, czy coś tutaj jest poukrywane. I wiecie co? Trudno, zrobię to. Zrobię to, bo ciekawość mnie po prostu zżera od środka. Więc trzeba zaspokoić mój głód ciekawości. Że chyba tutaj była to cała zbroja i tylko jestem szkielet, ale ja ze szkieletem sobie nie poradzę. A ta skóra wilka to raczej chyba była od myśliwych. Tak, chyba była od myśliwych. Ktoś tam chciał nawet. Okej. Udało mi się przeskoczyć. A tam są dziki, tam może być naprawdę źle. Dobra, skakuj dalej, bezimienny. Tutaj jest ta jaskinia. Ciekawe, czy w tej jaskini będzie coś ciekawego. Okej, jeżeli będzie szkielet, to wiem, jak to się skończy. No i właśnie. A może tutaj bym użył zmniejszenie potwora? W sumie takich zwoi byśmy zdobyli kilka, ale Aleksandra... nie, mam troszkę lepszy pomysł. Okej. O, nie, chciałem właśnie coś takiego robić. O kurde, to będzie problem. O właśnie. Jak dla mnie to było trochę nieprzemyślenie, żeby dawać tego kostka. Mam nadzieję, że on się nie spina tam za mną. Gdzie ty jesteś? A tam sobie latasz, tak? Dobra, to sobie lata. Ja będę miał zbroję za friką. Bez jakiegoś tam męczenia się. Tylko teraz, czy ja pamiętam tą kombinację? Czy ja w ogóle będę w stanie to otworzyć? Wytrych pękł. No to powodzenia. Okej, dobra, no to... Raz, dwa... Czy ja mam więcej? Nie, ha! Ale mam tylko tyle wytrychów. Okej, czyli 2 razy w lewo, 2 razy w prawo. Czyli 2 razy w prawo, 3 razy... Znaczy... No żeż, cholera jasna. Hej, dużo kombinowania i tak nic nie przebije returninka. Dobra, 2 razy w lewo, 3 razy w prawo, w lewo, 2 razy w prawo. Otwieramy wszystko. Esencja, bonus mana. Stara zbroja i niczym cios sztyletu, tak? Oczywiście zbroję sobie zakładamy od razu. Ej, no, fajna jest, naprawdę jest zacna. Naprawdę jest zacna. Najwyżej będzie co ten, potem sprzedać. Bo jeszcze tą z strażnika królewskiego będziemy mieli. Dobra. A czy jest jakiś sens właśnie tą samą drogą się wydostać? Tutaj będzie ciężko. Tutaj będzie na mnie czekał ten szkielet. O, on tam jest i czeka na mnie. No właśnie, jest ten szkielecik. A no, właśnie się buguje znowu. Naprawdę, nie trzeba jakoś specjalnie walczyć, czy coś kombinować. Cholercia. Ale z wydostaniem się może być jakiś większy problem. Dobra, po prostu zwiewamy stąd. O cholera. To smorkowe psy. Dobra, zwiewaj stąd. Dziękuję. Najlepszy plan taktyczny, jaki mogę podjąć. Dobra. Dobra, zwiewaj. Ej, nie mów mi, że mnie te psy gonią. Nie, zostawcie mnie. Nie chcę, żeby mi... No, cholera jasna. Zwiewaj mi stąd, Bezi. Nie wierzę, że to się udało. Naprawdę nie wierzę, że mi się to udało. Dobra, ale mam już w końcu jakąś zbroję. Nie. Zakończone misje. Ja dopiero tak mało misji zrobiłem. Biały wilk. Mam pilnować i przynieść się skórę Milanowicz. No to czyli ten... Sprawa firna. Mam znaleźć nowych robotników. Nauka za pojedynek. Przyjęcie do obozu. Zbezczeszczenie ten. Otrzymają od butelkę wody święconej. Mam pokropić kapliczkę Beliara w jaskini za obozem oraz rozejrzeć się na cmentarzu Kopaczy. Cmentarz powinien szukać w okolicy opuszczonej kopalni. Okej, czyli nabożeństwo, czyli będzie w tamtej kopalni, tak? Aha, dobra, to by sporo wyjaśniało. Dobra, to już wiem, co my będziemy robić. 6 godzin i 43 minuty, a tutaj już ten... Czyli mamy już wystarczającą długość odcinka, więc to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.